nieprawidłowości w współpracy z Polskim. Tak. Z dokumentów wynika również, że jednemu z oficerów FSB, który powinien być konsultantem, agencja pozwoliła na działania operacyjne na terenie Polski. Co więcej, jak pisze TVP Info, rosyjski oficer przekraczał granicę Polski długo po tym, jak zakończono współpracę na temat grupy przestępczej. Za niespełna pół godziny Sejm zajmie się projektem ustawy w sprawie zmian w ordynacji wyborczej. Jego autorem jest Prawo i Sprawiedliwość. Przed tym przewodniczący PKW sędzia Wojciech Hermeliński przekaże marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu uwagi do proponowanych zmian w kodeksie wyborczym. W ocenie komisji nowela przepisów spowoduje zaburzenia, a nawet destabilizację procesu wyborczego. Główne zarzuty PKW to m.in. nagłość wprowadzenia rewolucyjnych zmian, dwukrotny wzrost kosztów wyborów oraz brak wymogu apolityczności wobec komisarzy wyborczych. Wczoraj rzecznik PiSu Beata Mazurek w rozmowie z dziennikarzami powiedziała, że niewykluczone są poprawki do projektu. Poseł PiSu Marcin Horała ocenił, że zarzuty PKW są absurdalne. Pan przewodniczący PKW powiedział, że jego zdaniem te projekty wyglądają, jakby pisały je osoby bez doświadczenia z wyborami. No, nic bardziej mylnego. Pisały to osoby z kolosalnym, powiedziałem, doświadczeniem z wyborami. Pomijając tam, że prawnicy, politolodzy, wykształcenie pokrewne, ale osoby, które przez wiele lat były radnymi, którzy startowały w wielu wyborach, były kandydatami, były szefami sztabów, były członkami obwodowych komisji wyborczych, przewodniczącami obwodowych komisji wyborczych. Te uwagi PKW, te kuriozalne uwagi sprawiają wrażenie, jakby je pisały osoby, które nie mają zupełnie żadnego doświadczenia z wyborami, innego niż bycie urzędnikiem PKW i KBW, które po prostu swoją wygodę stawiają najwyżej i nie mają praktycznej wiedzy na temat tego, jak wyglądają wybory. Projekt zmian w kodeksie wyborczym zakłada m.in. wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Nowe przepisy mają zwiększyć udział obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Zmiany wiążą się także ze zniesieniem jednomandatowych okręgów wyborczych. No jesteś tam pewnie w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego na dobrej. No to się tam i potem możesz przyjechać normalnie, spokojnie. I tak dalej. Tylko, że zawsze mów, że już jadę. Pisz SMS, że już wsiadłem, że już jadę, zaraz będę zachodził. To ja mniej więcej wiem, gdzie to jest. Jeszcze wtedy GMO. Spokojnie, spokojnie. No żeby dyplomatycznie, żeby niech nie wie lewica, to czy nie prawica. Tak jest w Biblii napisane i tak użyto było i tak u Pana Boga jasne było. Niech nie wie lewica, to czy nie prawica. Żeby nie plotkować, żeby nie gadać. Niepotrzebnie, czyli żeby jakę mieć zamkniętą na krótkę. No bo po co gadać o pewnych rzeczach, które są dla danej osoby czy dla innej oczywiste. I po co to gadać? No. Także jeszcze ciebie będę musiała tego nauczyć. Za jakiś czas, bo po prostu jesteś rozpuszczony, jak ten dziadowski widz. Jak dodaje, Polska musi respektować wyroki Europejskiego Mareczek Trybunału Sprawiedliwości. I bardzo wiele osób, świat szatany, świat pogański, takich świadków Jehowy tu wcale dużo nie ma. Już praktycznie wcale nie ma, bo pojechali wszyscy do Anglo-Ameryki, Białystok, święci świadków Jehowy, w dniach ostatnich i tutaj w Warszawie. No jest, to jest Mohery, Żydzi, Żydzi, ateiści, na cztery grupy, tak, z grupy. Próbę oszukania państwa. Zresztą będą również zaplanowane specjalne kontrole instytucji, które za to odpowiadają. Ten projekt, który przedstawił minister środowiska, poprawiony przez podkomisję, którą kierował poseł Jan Duda, odpowiada tym zabezpieczeniom, które są skuteczne i realne, a jednocześnie, czy się podoba w Brukseli, czy nie, będą musiały być zaakceptowane jako nasze narodowe stanowisko. Projekt wypracowany przez podkomisję likwiduje możliwość tworzenia specjalnych stref GMO, co było dopuszczone w jego pierwotnej wersji. Wczoraj podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Środowiska posłowie omówili część zapisów. Dalsze prace nad ustawą mają odbyć się na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Wtedy też prawdopodobnie odbędzie się drugie czytanie projektu. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska. Bierzmowanie, matura czy inicjacja chrześcijańska to tytuł tegorocznego czwartego ogólnopolskiego kongresu ewangelizacji, który rozpocznie się dziś na Jasnej Górze. Wśród
Wśród zaproszonych gości jest m.in. ksiądz arcybiskup Rino Fisichella, przewodniczący papieskiej rady do spraw nowej ewangelizacji. A głównym tematem czterodniowych spotkań będzie praca duszpasterska z młodzieżą, a także przygotowanie do bierzmowania. W programie zaplanowano m.in. wykłady, warsztaty i rekolekcje. Bierzmowanie to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, wskazuje ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, przewodniczący zespołu do spraw nowej ewangelizacji przy konferencji Episkopatu Polski, wyjaśniając tytuł tegorocznego kongresu. W tym tytule kryją się dwa zasadnicze pytania. Pierwsze, czy przygotowanie do bierzmowania ma być wyłącznie formacją intelektualną, czy nie potrzebuje, wszyscy wiemy, że potrzebuje wyważenia doświadczeniem wiary. Nie tylko informacje, nie tylko katecheza, ale także doświadczenie Pana Boga. Więc to jest jakby jeden balans, który chcielibyśmy wskazać i uchwycić. I drugi istotny, że bierzmowanie nie ma niczego kończyć w życiu. Jest z definicji sakramentem inicjacji, więc ma stanowić jakiś ważny początek w życiu człowieka, który przyjmuje sakrament bierzmowania. Organizatorami wydarzenia jest wiadomo, że to sakrament tylko przez Pana szło. Po prostu się późno, że to było pogańskie praktyki, że to były wymysły pogańskie, nie chrześcijańskie. Poprzedni kongres odbył się 2 lata temu w Skrzatuszu w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, a jego głównym tematem była ewangelizacja środowisk wiejskich. Tym tematem kończymy serwis informacyjny. Patriotyzm, tradycja, historia, współczesność to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. W telewizji Trwam o godzinie 18.15 i w Radiu Maryja o 21.30. Gośćmi naszych rozmów będą pan profesor doktor habilitowany Mieczysław Ryba oraz pan redaktor Radosław Brzuska. Patriotyzm, tradycja, historia, współczesność. Serdecznie zapraszamy. Gwiazdy nowej ewangelizacji świętego Jana Pawła II, w tym wotum wdzięczności za naszego ukochanego rodaka, następcę Piotra, trwała nieustanna na misji. No, niech będzie rodaka, ale czy to musi być następca Piotra, czy to trzeba wciskać? Przecież to Jezus nie potrzebował żadnych następców. Jezus jest kapłanem nieprzemijającym. Czy to trzeba długo tłumaczyć? Że Jezus Chrystus był tym barankiem, który wyróżniał się nad barankami składanymi przez Izraelitów bardzo długi okres czasu, prawda? No ale to nie było też przed Abrahamem, tylko po Abrahamie. Bóg Abrahamowi obiecał, że za wiarę twoje nasienie posiądzie tę ziemię. Czyli to było 400 lat dopiero po tym, co Bóg Jahwe Abrahamowi powiedział, a więc, że to było po tym fakcie. Czyli, że kiedyś nie było Żydów i tych ofiar i potem też już kiedyś, że nie było. Czyli, że to był jakiś odcinek czasu, może nie wąski, tylko długi, długo to trwało, ale jednak był początek, był koniec, także co my tu będziemy mówić, proszę Państwa? Jezus Chrystus zastąpił wszystkie te barany, które nie mogły tak naprawdę, bo one tylko symbolicznie. One symbolicznie przypominały właściwie to, że baranek Jezus Chrystus miał przyjść jako ten doskonały baranek i złożyć ofiarę ze swojego życia. Rzeczywiście to miało miejsce. Jezus Chrystus przyszedł. No i jest kapłanem nieprzemijającym, nie potrzebuje następców, nie jest nic lepsze od Jezusa. Nie musi to być jakiś opłatek. Bo to Jezus nie kazał jeść swojego ciała, ani pić krwi, bo Żydzi brzydzili się i kanibalizmem, i krwią ludzką, czy zwierzęcą. To oznacza w Biblii, jest, a oznacza, to są dwa różne, proszę Państwa, czasowniki hebrajskie, także nie dajmy się zbić. Nam będą następujące teksty liturgiczne. Hymn Stwórco Potężny Wszystkich Rzeczy. Radio Tok FM, Euro, Conchita Barbie, Baby Life. Jest to nawet 20% całej.
Także same argumenty, proszę Państwa. Spodziewać się podczas jutrzejszego głosowania w projekcie pozostaną tylko dwie wolne niedziele. To krok w dobrym kierunku, mówią pracownicy handlu, tak jak pan Grzegorz Zalewski. Jesteśmy zadowoleni, bo chociaż czterech niedziel nie ma wolnych, ale zawsze te dwie wiemy. Po prostu wiemy, że możemy je spędzić jak chcemy. Także wszyscy pracownicy rozmawiamy wspólnie na temat niedziel. Jest na razie dobrze, ale mogłoby być lepiej. Według badań CBOS 58% respondentów popiera zakaz handlu w każdą niedzielę z wyłączeniem określonych typów sklepów i dni przedświątecznych. Do Sejmu trafiły dwa projekty nowelizacji ustawy o ochronie praw zwierząt autorstwa Prawa i Sprawiedliwości oraz opozycji. Zawierają niemal te same założenia mówiące m.in. o zakazie chowu i hodowli zwierząt na futra. Różnią się tylko czasem wejścia w życie i regulacjami dotyczącymi uboju rytualnego. Hodowcy zwierząt futerkowych zapowiadają na grudzień duży protest przed Sejmem w obronie fermy. Projekt złożony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz drugi autorstwa Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej są niemal identyczne i dla hodowców zwierząt futerkowych oznaczają klęskę i koniec ich branży. Chodzi o zakaz chowu i hodowli zwierząt na futra. Trzeba po pierwsze pomyśleć o tym, czy jest zgodne z rozwojem cywilizacji to, żebyśmy hodowali zwierzęta na futra, skoro są futra sztuczne. Chodzi tylko o to, żeby dbać o warunki tej hodowli. Tak, żeby zwierzęta nie cierpiały, żeby miały na tyle, na ile to możliwe, dobre warunki w czasie hodowli. Projekty różnią się jedynie dwoma zapisami. Opozycja proponuje dłuższe vacatio legis na przepis zakazujący hodowli zwierząt futerkowych w celu, jak to argumentuje, szans na ewentualne przebranżowienie. W projekcie opozycji nie ma także zapisu dotyczącego tak zwanego uboju rytualnego. Koniec końców oba sprowadzają się do tego samego. Dla mnie, jako przewodniczącego Parlamentarnego Przyjaciół Zwierząt, najlepszym rozwiązaniem jest zakazanie produkcji skór z norek, chociaż ta branża jest jedną z większych, mocniejszych, jeśli chodzi o samą norkę. Mówi przedstawiciel wnioskodawców Paweł Suski z Platformy Obywatelskiej. Z kolei poseł PiS Marek Suski dodaje, że projekty będą jeszcze dyskutowane na posiedzeniach komisji. Ponieważ w tym zespole są osoby, które bardzo kochają zwierzęta i chciałyby je zrównać niemalże ich prawa z prawami człowieka. Być może ten projekt jest trochę za daleko idący. Myślę, że w pracach komisji będzie poszukiwanie złotego środka. Oba projekty bezpośrednio uderzają w hodowców zwierząt futerkowych i to oni mogą stracić dorobek swojego życia. Niestety pomysłodawcy zakazu hodowli nie chcą z nimi rozmawiać, a pytań jest wiele, podkreśla prezes Instytutu Gospodarki Rolnej i hodowca norek Szczepan Wójcik. Czy zdają sobie sprawę, z kim współpracują? Czy wiedzą, że organizacje ekologiczne, które manipulują ewidentnie opinią publiczną, to są organizacje, które na godzinę zarabiają 5100 zł w przeliczeniu. To są tylko oficjalne dane, które dysponują ogromnymi pieniędzmi. Czy pan Czabański ma alternatywę dla osób, które stracą pracę? Czy spłaci za nich kredyty? Czy co ma do zaoferowania tym wszystkim ludziom? Pomysły o zakazie chowu i hodowli zwierząt futerkowych uderzają nie tylko w hodowców, ale również w polską gospodarkę, dodaje dr Marian Szołucha, ekonomista z Akademii Finansów i Biznesu Wistula. To są projekty antyrynkowe, antygospodarcze, wreszcie antypolskie, ponieważ na realizacji zakazu skorzysta tylko zagranica. Zagraniczna konkurencja bezpośrednia, więc hodowcy zwierząt futerkowych z innych państw oraz konkurencja pośrednia w postaci firm utylizacyjnych. Hodowcy norek
nie zamierzają milczeć. Już niedługo planują dużą manifestację przed Sejmem. W grudniu planujemy zrobić dużą manifestację przed Sejmem. Będzie to kilka tysięcy osób, które już nie pozwolą, żeby więcej ich oczerniano. To są osoby, którym faktycznie zależy na tym, żeby dojść do kompromisu, żeby nie zamykano ich dorobku całego życia. Więc wiele tysięcy osób z całej Polski przed Sejm niebawem przyjedzie. Tymczasem projekt ustawy parlamentarnego zespołu Przyjaciół Zwierząt ma jeszcze jeden kontrowersyjny zapis. Zakaz trzymania psów na łańcuchach. Trzymanie psa na łańcuchu traktowane będzie jako znęcanie się nad zwierzęciem i za to będzie grozić kara nawet do 3 lat więzienia. Rozwój sportu dzieci i młodzieży, wsparcie dla najbardziej utalentowanych zawodników, inwestycje w infrastrukturę sportową oraz walka z dopingiem. Tak wyglądały minione 2 lata resortu sportu i turystyki, którym kieruje minister Witold Bańka. Głównym priorytetem resortu jest sport dzieci i młodzieży, dlatego w ubiegłym roku uruchomiony został program Klub, który wspiera małe i średnie podmioty. 3351 klubów sportowych w tym roku otrzymało dotacje, dofinansowanie do pracy trenerów, organizację zgrupowań sportowych, sprzętu sportowego. Niejednokrotnie żartobliwie mówimy, że program Klub jest takim sportowym programem 500+. W przyszłym roku ruszy natomiast program SKS. Około 270 tysięcy dzieci i młodzieży uczestniczy regularnie w zajęciach w szkolnych klubach sportowych w 81% gmin. I tutaj w przyszłym roku planujemy zwiększenie zaangażowania finansowego do tego projektu. Dodatkowe środki finansowe na sport dzieci i młodzieży płyną też przez związki sportowe. W porównaniu z rokiem 2015 nakłady na sport powszechny wzrosły o 93%. Na wsparcie mogą też liczyć szczególnie uzdolnieni młodzi sportowcy w ramach programu Team 100. Dzisiaj 127 najbardziej utalentowanych młodych zawodników w sportach indywidualnych objętych jest dodatkowym finansowaniem zabezpieczającym ich przygotowania do najważniejszych międzynarodowych imprez sportowych. Ci zawodnicy zdobyli już blisko 100 medali na międzynarodowych zawodach. Resort rozwija również piramidę szkoleniową oraz wspiera sport niepełnosprawnych. Na ten cel środki zwiększono o 40%. W ciągu całej kadencji blisko 2 miliardy złotych zostanie przeznaczone na budowę około 3 tysięcy nowych obiektów sportowych. Polski rząd rozpoczął też walkę z używaniem niedozwolonych środków. Powstała Polska Agencja Antydopingowa. I te rozwiązania legislacyjne, te rozwiązania ustawowe doprowadziły, że dzisiaj Polska jest tym krajem, o którym możemy mówić, że wyznacza trendy w walce, w tej globalnej walce z dopingiem. W 2019 roku w Katowicach odbędzie się Światowa Konferencja Antydopingowa. Wydarzenie to odbywa się raz na 6 lat. W Katowicach zapadną najważniejsze decyzje związane z przyszłością sportu, w tym aspekcie czystego sportu, w aspekcie walki z dopingiem. Mówiąc o turystyce, minister Bańka przypomniał, że powstał Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, który zabezpiecza interesy podróżujących, szczególnie tych wyjeżdżających za granicę. W ubiegłym roku do naszego kraju przyjechało 17,5 miliona gości. To blisko 5% więcej niż rok wcześniej. Również rodacy chętniej wybierają odpoczynek w ojczyźnie. Reforma Unii Europejskiej, stosunki dwustronne, pracownicy delegowani i reforma sądownictwa w Polsce były tematami rozmów premier Beaty Szydło i prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Premier podkreśliła, że Polska i Francja doceniają wolność i demokrację, bez których nie można reformować Unii Europejskiej, choć ta reformy wymaga. Sprawy dotyczące przyszłości Unii Europejskiej po Brexicie, polityka klimatyczna, gospodarcza oraz współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa zdominowały wizytę premier Beaty Szydło we Francji. Wizytę w Paryżu szefowa polskiego rządu rozpoczęła od spotkania z sekretarzem generalnym Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju Angelem Gurią. Następnie premier Beata Szydło wygłosiła przemówienie na sesji plenarnej OECD. Po nim spotkała się z prezydentem Francji. Obie strony zaprezentowały rozwiązania i wizje, które mogą łączyć te kraje. Udało nam się wyjaśnić wiele wątpliwości. Oczywiście są jeszcze kwestie, które nas różnią. Jest to rzeczą naturalną, bo inne są interesy Francji, inne są interesy Polski. Kwestią różniącą te dwa kraje pozostają proponowane zmiany w dyrektywie o delegowaniu pracowników. Szefowa rządu mówiła o potrzebie rozmowy i dojścia do kompromisu w tej sprawie. Do tego jednak może nie dojść. Zależy nam na uproszczeniu oraz lepszym egzekwowaniu prawa regulującego funkcjonowanie tego sektora.
Wierzę, że możliwe będzie znalezienie takiej płaszczyzny porozumienia, która pozwoli na wypracowanie zrównoważonego kompromisu. Dyrektywa o pracownikach delegowanych od dłuższego czasu budzi kontrowersje nie tylko w Polsce, ale też wśród innych państw członkowskich Unii. Po wejściu nowych przepisów w Polsce pracę może stracić nawet 100 tysięcy kierowców, alarmuje branża transportowa. Według zmian pracownicy delegowani mieliby otrzymywać to samo wynagrodzenie jak w przypadku pracowników lokalnych. Tych zmian twardo broni prezydent Francji. Dialog jest bardzo ważny, ponieważ chcemy zwalczać nielegalne delegowanie pracowników, ale również dlatego, że będziemy musieli znaleźć kompromis co do pakietu mobilności. Prezydent Francji odniósł się też do wprowadzanej w Polsce reformy sądownictwa. Zapowiedział reakcję w przypadku niedostosowania się Polski do zaleceń Komisji Europejskiej. Zachęcam Polskę do tego, aby ta podjęła konstruktywny dialog z Komisją Europejską i ze wszystkimi partnerami. Będziemy kontynuować wymianę poglądów co do tych tematów, które są przedmiotem niepokoju. W odpowiedzi premier polskiego rządu powiedziała, że chęć prowadzenia takiego dialogu ze strony Polski jest. Zapewniła też, że Polska stoi na straży praworządności. Polska nigdy takiego dialogu nie odmawiała. Jesteśmy otwarci na wyjaśnienie wszelkich wątpliwości, jeżeli ze strony Komisji Europejskiej one się pojawiają. Polska, podobnie jak Francja, to są państwa, które doceniają i cenią demokrację, wolność i sprawiedliwość i solidarność. Polska jest chyba jak żaden inny kraj, docenia, co to znaczy być wolnym, demokratycznym państwem, co to znaczy być państwem suwerennym. Premier poinformowała, że prezydent Francji przyjął zaproszenie i zamierza przybyć do Polski w 2018 roku. Spotkaniem z prezydentem Emmanuelem Macronem zakończyła się wizyta premier Polski w tym kraju. Jutro premier Beata Szydło uda się do Brukseli, gdzie weźmie udział w 5. szczycie Partnerstwa Wschodniego. Z Paryża dla Informacji Dnia Agnieszka Dąbrowska. To wszystko w tym wydaniu Informacji Dnia. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie możliwe opady mrzawki, lokalnie mgły. Temperatura minimalna od 1 do 3 stopni na wschodzie i południu kraju, do 7 na zachodzie. W Dolinach Karpackich miejscami spadek temperatury do minus 2 stopni. Wiatr przeważnie słaby, na wybrzeżu okresami porywisty, południowy i południowo-zachodni. Jutro na zachodzie i północy Polski zachmurzenie przeważnie duże i miejscami deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo lokalnie mgły. Temperatura maksymalna od 6 stopni na północnym wschodzie do 9 w centrum i do 14 na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany miejscami na zachodzie i wybrzeżu oraz na Podkarpaciu porywisty, południowy i południowo-zachodni. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. Baby, baby.